to kolejny raz, kiedy potwierdzamy, że bezpieczeństwo na drodze jest naszym priorytetem, kiedy potwierdzamy, że bezpieczeństwo podróżujących, szczególnie dzieci na ferie, na wakacje, jest naszym priorytetem. Jest priorytetem, który nie schodzi z agendy i tak jak Państwo pamiętacie, przez poprzednie lata i ferie zimowe, i wakacje letnie poprzedzone są i w czasie ich trwania realizowane są kontrole autobusów przewożących młodzież szkolną, przewożących dzieci na zimowiska, na ferie szkolne, na wakacje. Także i tym razem zapewne przeprowadzone będą setki, a na pewno ponad 1000 kontroli autobusów, bo przecież takie wielkości wchodzą w grę w czasie poprzednich wakacji, w czasie poprzednich ferii. Będzie o tym mówił szef Inspekcji Transportu Drogowego, pan generał Gajadur. Otóż chcemy bardzo wyraźnie podkreślić i chcemy zaapelować i apelujemy do wszystkich organizatorów wyjazdów wakacyjnych, wyjazdów zimowych, do przedsiębiorców, którzy wykonują usługi przewozowe. Praktycznie każdy autokar zostanie kontrolowany na drodze. Każdy z kierowców prowadzących autokar, czy na pewno absolutna większość z nich, zostanie również poddana kontroli pod względem trzeźwości, pod względem czasu pracy, czyli zmęczenia, bo przecież zmęczony kierowca to tak samo niebezpieczne zachowanie, tak samo niebezpieczna sytuacja, jak i kierowca bez mała pod wpływem alkoholu. Stąd też apelujemy do wszystkich, przygotujcie się do wyjazdu, jedźcie bezpiecznie, a rodziców prosimy o to, żeby w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłaszali te wątpliwości do Inspekcji Transportu Drogowego właściwej ze względu na zamieszkanie czy organizowany wyjazd, także i aby te apele były kierowane do i prośby do policji, aby skontrolowano autokar, aby skontrolowano kierowcę. Dzieci, młodzież jadąca na ferie muszą być bezpieczne. Wszyscy udający się na ferie i na zimowy wypoczynek, na letni wypoczynek muszą być bezpieczni. Dlatego też apelujemy do wszystkich tych, którzy poruszają się i będą jechali na wakacje, na ferie zimowe, korzystając z własnych, prywatnych samochodów, aby te samochody również były sprawne technicznie, aby dzieci mogły korzystać z fotelików, aby w czasie jazdy kierowca był wypoczęty i nie daj Boże pod wpływem alkoholu. Także prosimy bardzo, apelujemy o to, aby te ferie, ten zimowy czas wypoczynku dzieci i młodzieży minął bezpiecznie. Przyłączamy się do apelu pana ministra Andrzeja Adamczyka o to, żeby przewoźnicy, kierowcy zadbali o stan techniczny pojazdów, żeby kierowca każdorazowo był trzeźwy i wypoczęty. W czasie ubiegłorocznych ferii sprawdziliśmy blisko 1100 autokarów przewożących dzieci. Ukaraliśmy kierowców w 250 przypadkach mandatami karnymi. Zatrzymaliśmy blisko 50 dowodów rejestracyjnych, z tego 8 pojazdów było w fatalnym stanie technicznym. Nie jest to dużo, ale tak naprawdę chcielibyśmy nie zatrzymać żadnego dowodu rejestracyjnego. Do tego dążymy. W przypadku autokarów przewożących dzieci na ferie i tak ta sytuacja nie wygląda źle. Średnio podczas co 20 kontroli, 25 jest zatrzymywany dowód rejestracyjny. Dużo gorzej jest w przypadku autobusów miejskich, podmiejskich, na liniach regularnych. Szanowni Państwo, kontrole będą odbywały się na głównych szlakach komunikacyjnych, w takich miejscach jak tutaj na Śląsku, ale również przed wyjazdem jest możliwość zgłoszenia autokaru do kontroli, albo niektóre i wojewódzkie inspektoraty wyznaczają stałe punkty kontrolne, gdzie prosimy, aby przed wyjazdem autokar podjechał na kontrolę. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o stanie technicznym, weryfikujemy takie elementy jak układ kierowniczy, hamulcowy, wydechowy, sprawdzamy stan opon, oświetlenie. Jest bardzo ważne, żeby te autokary udające się niejednokrotnie, bardzo często w tereny górzyste, były tym bardziej sprawne technicznie, bo nigdy nie wiemy, jaka pogoda może być w danej miejscowości. Tutaj na Śląsku wykorzystujemy
bardzo nowoczesną, macie Państwo z tyłu pokazaną mobilną stację kontroli pojazdów. Jest to jedna z trzech w kraju, za pomocą której to stacji możemy ze 100% dokładnością zweryfikować wszystkie najważniejsze układy, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, również to, co też mówił Pan Minister, bardzo ważne jest, żeby kierowca był wypoczęty. Ja może przypomnę, że dziennie kierowca może maksymalnie prowadzić autokar 10 godzin i to 2 razy w tygodniu, w pozostałe dni nie może być dłużej za kierownicą jak 9 godzin. Co ważne, po 4,5 godzinie ciągłej jazdy musi być minimum 45 minut przerwy i ważne jest, żeby kierowca na te przerwy wybierał miejsca bezpieczne, gdzie dzieci mogą wysiąść bezpiecznie z autokaru i nie wydarzy się żadne, nie będzie im groziło żadne niebezpieczeństwo. Jeżeli jest wyjazd za granicę, bo często takowe też są, do Francji, Szwajcarii, nie ma w czasie drogi noclegu, wtedy bezwzględnie powinno być 2 kierowców, tak aby taki wyjazd mógł przebiec bezpiecznie. My niestety w czasie ubiegłorocznych ferii, tak jak powiedziałem, 8 pojazdów zostało wycofanych z ruchu. W okolicach Krakowa jechał autokar z dziećmi z Rzeszowa, niesprawny był układ kierowniczy, kierowca jechał takim autokarem zbyt szybko. Kolejny przypadek w tokarni, i dzieci jechały do tokarni z Krakowa, okazało się, że autokar gołym okiem widać, że jest zbyt przechylony. Tak jak powiedziałem, na szczęście są to jednostkowe przypadki, ale dobrze, cieszylibyśmy się, jakby takich przypadków też nie było. Szanowni Państwo, oprócz kontroli autokarów również będziemy kontrolowali tradycyjnie ciężarówki, również kierowców, którzy mają zbyt ciężką nogę, będą stopowały nasze urządzenia rejestrujące fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości. Apeluję o to, żeby kierowcy w tych miejscach niebezpiecznych dostosowali prędkość do panujących warunków. Niestety w czasie ubiegłorocznych ferii fotoradary zarejestrowały ponad 200 tysięcy przekroczeń prędkości, więc apelujemy, aby zwolnić. Pogoda może być różna, może być ślisko, dlatego ważne, żeby dostosować prędkość do panujących warunków, przestrzegać innych przepisów ruchu drogowego, tak aby wszyscy mogli dotrzeć bezpiecznie na zimowy wypoczynek. O to będzie dbała przez całe ferie Inspekcja Transportu Drogowego. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie w zasadzie zaczęły się ferie. Widzimy zmożony ruch autokarów i ja może już po takich pięknych przemówieniach moich przedmówców chciałem tylko dodać taki skromny apel do przewoźników. Proszę Państwa, pamiętajcie, że wieziecie skarby, nasze skarby narodowe, nasze kochane dzieci mają dojechać szczęśliwie i wrócić. I dbajcie o autokary, dbajcie o swoje zdrowie, żeby ten transport odbywał się bezpiecznie ku marzeniom rodziców, którzy oddają Wam Wasze pociechy po to, aby mogły zobaczyć inną część Polski, odpocząć i wrócić szczęśliwie do domu. Także bardzo proszę i apeluję, że nie tylko kontrole, które są bardzo cenne i ważne, ale również rozum przewoźników jest tu najważniejszy, aby dbać o dobro tych, których wozimy. Chcę jeszcze raz zaapelować do wszystkich Państwa, do rodziców, do opiekunów, żebyście Państwo każdorazowo zgłaszali się do nas, żebyście Państwo nie zadowalali się zapewnieniami ze strony kierowców czy przewoźnika, że pojazd jest sprawny, że miała miejsce wcześniej kilkanaście dni temu kontrola. Pamiętajcie Państwo, że to jest kilkanaście minut na kontrolę przeznaczonych. Inspektorzy bardzo się starają, żeby to nie było dolegliwe, a to jest bezpieczeństwo naszych dzieci, to jest najważniejsze. I sprawdzimy każdorazowo i stan techniczny pojazdu, który przecież też od poprzedniej kontroli mógł ulec zmianie, ale i wypoczynek kierowcy i jego trzeźwość. Więc nie wahajcie się Państwo, dzwońcie do inspektoratów. Serdecznie do tego namawiam i apeluję i życzę wszystkim bezpiecznych ferii.